Jako nastolatek spotkałem paru komunistów, którzy przekonali mnie, że komunizm jest czymś dobrym i należałem do ich ruchu przez 2 lata. Zbierałem literaturę komunistyczną i widziałem różnicę między tym, co mówili w latach 40., a tym, co mówili wcześniej. Czytając to, myślałem, to nie tak. W ubiegłym roku mówili nam co innego. Nie to pisali w latach 30. Zanim skończyłem 18 lat, wiedziałem, że nie mają racji. I potem większość życia poświęciłem działalności antykomunistycznej. I ludzie pytali mnie, czy nienawidzę komunistów. A ja odpowiadałem, że nienawidzę komunizmu, ale nie komunistów, ponieważ nauczyli mnie czytać najnudniejszą literaturę na świecie. Zrobili mi przysługę, ucząc mnie czytać te bzdury, bo dzięki temu zrozumiałem, jak są źli. I mogę o tym mówić innym ludziom.